Dobra, słuchajcie, mam ciemne okulary, ciemną kawę, a jest ciemno. A ciemne okulary mam dlatego, że mi po prostu oczy pękły. Tak, przez żonę. Siedzieliśmy sobie tutaj na Teneryfie, było miło. Kawka właśnie, coś tam gadamy, szukaliśmy sobie jakiś dom, żeby sobie tu kupić, czy coś tam, jakieś mieszkanie na starość, żeby się tu przenieść. Przyjemnie, planujemy, mówię, o zobacz, może tu. I pokazuję jej tam, nie, tutaj w Las Americas, takie fajne, nie. A ona nie, bo tam zobacz, jak tam głośno w nocy ona... W nocy ona to życie nocne, to ona nie. I pokazuje mi, rozumiecie, dom nad oceanem tutaj. No to jak wtedy zobaczyłem na cenę, to mi pierwsze oko pękło mi wtedy. Ja mówię, Czubkowi, to za ten dom to byśmy sobie tu ze trzy apartamenty kupili. A ona mówi, co? Ja mówię, no zobacz, tu apartament jaki tani. A ona, nie, ten to niebo, ten to co ty w ogóle dajesz? Ten to niebo daleko od oceanu i w ogóle od oceanu, nie widać oceanu. Ja mówię, powiedz, dziewczyno, to taka cena jest, że ty zaoszczędzisz i sobie telewizor kupisz na całą ścianę. I sobie na tym telewizorze wyświetlać ocean. A ona, nie, bo co to i pokazuje mi ten dom. Jak mi ten pokazała dom, no to mi też drugie oko pękło. Ja mówię, dziewczyno, żeby ten dom, to ja bym musiał bank okraść. A ona mi mówi, a mnie nie interesuje, skąd ty pieniądze weźmiesz. I mnie wtedy olśniło. Kurde, idealnie, napad na bank. Teraz jest idealny czas właśnie do napadania na banki, bo w Polsce, nie? Dlatego, że Jarosław nie uznaje prokuratury, prezydent nie uznaje prokuratury, no to ja się dostosuję po prostu i też nie uznam prokuratury i po prostu se napadnę na bank. Zresztą fajny czas, bo jestem w Hiszpanii, akurat za granicą, a ekstradycji u nas też nikt nie uznaje i bandziory wszystkie siedzą za granicą raczej. No to co, ja to dołączę do grona zacnego. Tylko wpadnę do banku i muszę jakoś groźniej wyglądać, więc tak sobie pomyślałem, że na przykład jakbym sobie tutaj właśnie dziury wyciął, no to bym mógł tak zaatakować, tylko że albo pończochę nałożyć. Chociaż nie, co ja gadam, kurde, przecież ja nie uznaję prokuratury, to po co mi jakieś maski? Nie, dobra, bez maski, tylko muszę wejść do banku, żeby jakoś tak groźnie wyglądać, nie, żeby jakoś się wystraszyli, to myślę, że na przykład mógłbym się przebrać za konfederastę. Widzicie, konfederasta to jest taki poseł jest konfederastacji, czytałem ostatnio, który urwał nawet pagon policjantowi, a potem go zwolnił z pracy z legitymacją poselską go. I do niego bym się mógł podobnić, tylko ja widzę, że tutaj no nie mają tyle alkoholu w barze. Jakbym teraz chciał napaść bank, to będę musiał po prostu udawać. Poza konfederastacji. Ale nie będę używał też pistoletu, tylko zaatakuję kasjerkę po prostu samochodem. Tak, dlatego że przeczytałem, że konfederastacji posłowie takie mają hasło, że samochód jest znacznie niebezpieczniejszy od broni palnej. Ja się z tym zgadzam, na przykład w Polsce, bo sprawdzałem statystyki i okazuje się, że więcej osób ginie w wypadkach samochodowych niż w strzelaninach. Dobra, robimy próbę. Wchodzę do banku, pokazuję kwit z parkingu, pokazuję kluczyk i mówię, wszyscy na ziemię, bo jak nie, to zlikwiduję ZUS, KRUS, PIT, CIT, GIT i wszystko zlikwiduję. Jeszcze raz. A jak w banku by byli jacyś klienci, na przykład tak jak tutaj chodzą, nie? To ja wtedy, żeby było bardziej po konfederacku, to ich porozstawiam po kątach. Gejów w jeden kąt. Żeby nie psuje moralności, czytamy. Tylko emerytów wyproszę z banku, bo przecież konfederastacja i tak zlikwiduje ZUS, no to im nie będzie z czego płacić emerytur, więc nie będzie im czego zabrać. To po co mają tu stać? Gejom jeszcze telefony zabiorę, bo oni mogą mieć w telefonach jakieś te treści antykonfederastycyjne. La cuenta, por favor. Con tarjeta. Czekajcie, zdjąłem okulary i mnie olśniło. Pomyślałem sobie, po co mi kraść, po co mi napadać na bank, po co mi ryzykować, skoro za 3 lata zmieni się władza i będzie można znowu kraść legalnie. Czyli co, zrobię żonie niespodziankę i kupię ten dom chyba, albo ten, albo nie, albo ten. Wy też możecie kupić, co chcecie. Pytacie za co, spokojnie, te 3 lata poczekacie i tak samo jak ja. Będziemy tu razem mieszkać. Zobaczcie, ile kosztuje śniadanie. To są mity, to jest rzeczywistość.